Cześć! Być może widzieliście już to terrarium na naszych poprzednich filmach. Dziś pokażemy Wam, kto w nim mieszka. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek. Przypominam także, że z okazji zbliżających się 500 subskrypcji organizujemy konkurs, który pojawi się na kanale niebawem. A wracając do terrarium. Zamieszkuje je już od prawie roku nasz skorpion Heterometrus petersi, o bardzo oryginalnym jak na skorpiona imieniu Szczypuś. Tak się składa, że przyszedł czas na lekkie odświeżenie jego domu, więc będziecie mieli okazję dobrze się mu przyjrzeć. Z racji tego, że skorpiony są aktywne głównie po zmierzchu, byliśmy bardzo ciekawi, co nasz Szczypuś porabia nocami. Dlatego w jego terrarium umieściliśmy kamerkę GoPro na całą noc. Jeżeli jesteś ciekawy, co tam się działo, zostań z nami koniecznie do końca filmu. Szczypuś chwilę posiedzi w tymczasowym domu, a później dokładniej przyjrzymy mu się z bliska. Ja w tym czasie zajmę się szybkimi porządkami w terrarium. Wyjmuję zwiędłe liście fitoni, które zostały ponadgryzane przez karmówkę. Niestety pospolity bluszcz nie przetrwał warunków panujących w tropikalnym terrarium. Na jego miejsce zasadzę roślinę, która naturalnie występuje w dżungli. Scindapsus pstry jest rośliną bardzo popularną w terrarystyce. W naturze występuje w tropikalnych lasach deszczowych Azji. Suszonego lotosa odkładam z powrotem na jego miejsce. Tuba korkowa po kilku miesiącach przebywania w bardzo wilgotnym terrarium nie ma śladu pleśni. Jest to zasługa dobrej cyrkulacji powietrza oraz ekipy sprzątającej działającej w tym terrarium, czyli skoczogonków. Suszone liście pod wpływem dużej wilgotności mocno zczerniały. W niczym to co prawda nie przeszkadza, ale prezentuje się niezbyt dobrze. Do ekipy sprzątającej w terrarium dołączą moje ulubione równonogi, czyli Porcelio laevis w odmianie Orange. Żywią się martwą materią organiczną, w terrariach dojadają na przykład pozostałości po karmówce, zmniejszając ryzyko pojawienia się roztoczy, muszek lub pleśni. Jak widać, kulanki nie lubią marnować czasu i od razu zabrały się za powiększanie swojej populacji. Szybki terrarium przecieram roztworem kwasku cytrynowego, żeby pozbyć się z nich zacieków z kamienia. Napełniam jeszcze miseczkę wodą, a całość terrarium mocno zraszam. Żywy mech świetnie pomaga w utrzymaniu dużej wilgotności. Jak widać, terrarium od razu prezentuje się dużo lepiej. To teraz przyjrzyjmy się Szczypusiowi z bliska. Już zdążył wcisnąć się pomiędzy korek i ściankę boksa. Skorpiony z rodzaju Heterometrus w naturze występują w tropikalnych lasach Azji. Gatunek Heterometrus petersi zamieszkuje głównie tereny Wietnamu, Kambodży i Laos, ale można go również spotkać w Tajlandii i Malezji. Jako schronienie wykorzystują wykopane przez siebie nory, prowadzą nocny tryb życia i kryjówkę opuszczają po zmroku.
Dorosłe osobniki dorastają do 12-13 cm długości. Skorpiony te bardzo lubią przekopywać teraria i urządzać je po swojemu. Na szczęście nasz szczypuś lubi siedzieć w swojej tubie korkowej, dzięki czemu terrarium nie uległo całkowitej dewastacji. Skorpiony z rodzaju Heterometrus do obrony używają głównie swoich silnych szczypiec. Spójrzcie tylko, jak są potężne. Szczypuś nie jest jeszcze dorosłym osobnikiem, ale jego szczypce już robią ogromne wrażenie. Skorpiony te nie dysponują silnym jadem. Jednak świetnie widać tutaj, jak ostry jest jego kolec jadowy, więc mimo wszystko nie chciałbym zostać przez niego ukłuty. W środkowej części karapaksu znajduje się para oczu środkowych, a po bokach znajdują się oczy boczne. Pomimo posiadania wielu par oczu, skorpiony mają bardzo słaby wzrok. Są jedynie w stanie odróżnić światło od zmroku, dzięki czemu wiedzą, kiedy wybrać się na nocne łowy. Jeżeli chodzi o wymiary terrarium dla dorosłego skorpiona, odpowiednie będzie o podstawie 30 na 30 cm. Wysokość już nie jest tak istotna i wystarczy tu zupełności 20 cm. Wilgotność należy utrzymać na wysokim poziomie, bo aż 80%, dlatego należy pamiętać o bardzo dobrej wentylacji. Niezbędna jest również miseczka z wodą. Optymalna temperatura to 26-30 stopni w dzień z kilkustopniowymi spadkami w nocy. Skorpiony karmimy owadami takimi jak świerszcze, karaczany czy larwy mącznika. Jednak z doświadczenia zauważyliśmy, że im bardziej ruchliwa karmówka, tym lepiej. A może profesor Stefan ma coś do dodania? Ciekawostki profesora Stefana! Czy wiedziałeś, że skorpiony dzięki płuc odchawkom potrafią wytrzymać do 48 godzin pod powierzchnią wody? To dokładnie tyle, ile ja potrafię wytrzymać bez chwalenia się swoją wiedzą. No dziękujemy profesorze Stefanie. Jak zwykle jesteś niezastąpiony. Skorpiony słyną również z tego, że lubią sobie urządzać bardzo długie głodówki. Więc jeżeli was skorpion nie chce jeść, nie przejmujcie się tym zbytnio. Znane są przypadki, gdzie skorpion odmawiał jedzenia nawet przed 9 miesięcy. Heterometrus nadaje się do trzymania w małych grupach. Jednak wtedy należy pamiętać o tym, żeby zapewnić im odpowiednią ilość kryjówek i pożywienia. A nawet wtedy potrafią zdarzyć się akty kanibalizmu. Niedawno na swoim kanale DJ Arachno, którego swoją drogą serdecznie pozdrawiamy, opublikował film o swojej grupówce Heterometrus petersi, gdzie pomimo bardzo dobrych warunków, część skorpionów stała się posiłkiem dla swoich współlokatorów. Spróbujemy go jeszcze nakarmić, ale wątpię, że coś z tego będzie, bo jest mocno zestresowany. No, niestety. Ale wrzucimy mu karaczana na noc, może uda się zarejestrować jakiś nocny atak. Pokażę wam teraz najbezpieczniejszy dla mnie, jak i dla skorpiona sposób jego przenoszenia. Końcówki pensety owinąłem kilkukrotnie taśmą klejącą, dzięki temu będę miał pewność, że na pewno nie zrobię mu krzywdy. Teraz łapię go delikatnie za metasomę w okolicy Telsona. I hop do góry. Dobra szczypuś, idź już do odświeżonego domku. I niech zgadnę, zaraz wskoczy do swojej tuby. Wiedziałem. Okej, przyszedł czas na sprawdzenie, co szczypuś robi nocą. Kamerkę GoPro umieszczę w rogu jego terrarium. W terrarium włączyliśmy czerwone oświetlenie. Z racji tego, że skorpiony nie widzą czerwonego światła, szczypuś będzie myślał, że jest noc, a my będziemy mogli go obserwować. Już zdążył wyjść z swojej kryjówki i siedzi sobie tutaj na lianie. O tu! Rzucę mu jeszcze karaczana do środka. Może uda nam się zaobserwować jakiś atak. Niestety mamy tylko na razie karaczany tureckie, ale może skusi się na takiego. To niesamowite, jak aktywne skorpiony są nocą. Cały czas aktywnie poszukują jedzenia. Przez budowę swoich kończyn skorpiony nie potrafią chodzić po szkle jak pająki, ale świetnie wspinają się po bardziej chropowatych powierzchniach. Skorpiony są bardzo silne jak na swoje rozmiary, przez co są mistrzami ucieczek. Trzeba naprawdę dobrze zabezpieczyć terrarium, żeby skorpion z niego nie uciekł.
pomimo tego, że wyglądają na bardzo ślamazarne, są niezwykle szybkie. Już kilka razy zdarzyło mi się zaobserwować, jak szczypuś z końca terrarium po prostu teleportuje się do swojej kryjówki. Pomimo, że skorpiony nie wydają żadnych dźwięków, to paradoksalnie są bardzo głośne w nocy. Nieraz szczypuś potrafił nas obudzić, uderzając swoimi szczypcami o metalową wentylację albo o szklane ścianki terrarium. Zauważyliśmy również, że szczypuś lubi robić sobie windę z roślin, które ma w terrarium. No i jedziemy w dół. Jak widzicie, nie jest problemem dla skorpiona chodzenie do góry nogami. Widzę, że większe problemy ma z zejściem. Jak widać, karaluch zadomowił się już tutaj na dobre. A szczypuś chyba jednak nie jest głodny. Niestety tej nocy nie udało nam się zarejestrować żadnego ataku. Na szczęście następnej nocy z karczanem argentyńskim poszło już dużo lepiej. Spójrzcie, jak mocno trzyma karalucha w swoich szczypcach. Aczkolwiek tutaj chyba zrobił sobie z niego czapkę. Nie do końca wiem czemu. Wcześniej kilka razy ukłuł go swoim kolcem miodowym. Niestety nie zdążyliśmy tego nagrać. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!